A sponsorem tego całego zamieszania i tego, co mam w lodówce i wsadzam do piekarnika, mikrofalówki i w ogóle jem, jest Team SK Gaming. Zostawcie łapkę, komentarz, suba. Jak chcecie, a jak nie chcecie, to, to nie. Zapraszam. Wszyscy chorują teraz. Wszyscy są chorzy. Wszyscy kaszlą. I nawet, jak jestem zaszczepiony, to trzeba na to uważać, bo gardło boli. Dlatego pozwolę sobie również szeliczek. Będzie mi przyjemniej, i tu, wiecie, ochrona cała. Miało być dzisiaj o top 5 ludzi, których tam kiedyś najbardziej e, uraziłem, albo do których się najbardziej przyczepiłem, ale nie będzie, bo jest lepszy temat. E, pojawił się, który podzielił ludzi, który podzielił kibiców, fanów, e, entuzjastów, e, podzielił trenerów, wszystkich zawodników e, i ludzi dobrej i złej woli, mianowicie, Max Warrior stwierdził, że będzie midlanerem. Tak nie będzie już adekery, tylko midlanerem. I on gra w domino komputer i tak sobie stwierdził. No i wszyscy ludzie, niemożliwe, tak nie można. Nie wytrzymam, jak Max Warrior może być midlanerem nie wytrzymam po prostu muszę, bo się uduszę napisać i wszyscy zaczęli pisać wszyscy zaczęli pisać, że po co to dlaczego, dlaczego ty Mateusz tak robisz, nie rób tak nie rób tak nam bo nie wytrzymam nie możesz, miałeś być adekery i przegrywać a co to jest za różnica czy Max będzie przegrywał na adekery czy na midzie bo najprawdopodobniej z tym składem domino komputer będzie przegrywać w tym sezonie również. No i dobra, niech se przegrywa, na idzie, a ludzie się niesamowicie posrali, że tak się dzieje. Jest jednak temat, który w tym wszystkim wydaje mi się, że jest ważny. Zastanówmy się. Kim jest Max Warrior? Max Warrior, człowiek, który kiedyś, o którym kiedyś można było powiedzieć, że duży potencjał, że, że, fajny, że fajny zawodnik, że tu kieruje, chwalił go Delord, Jack Troll. Chwalili go wszyscy zawodnicy z Red Bull e, Challenge'u, tego dla młodych. E, chwalili go widzowie, ludzie, którzy tam byli, dziennikarze. Co się stało, że Max Warrior tak nagle spadł? No bo zobaczcie, z tego całego potencjału on doszedł do momentu, w którym nie dość, że gra w Domino Computer, e, dosyć słabej drużynie, jeśli chodzi o poziom sportowy, to do tego doszło do takiego momentu, w którym on stwierdził, że Dobrym pomysłem będzie zrosłapować się na mida, wiecie, przy tego typu zawodnikach nigdy nie powinno dojść do momentu, w którym oni w ogóle wpadają na taki pomysł, bo on już powinien grać w jakiejś fajnej lidze i zarabiać jakieś tam pieniądze z League of Legends grając na tym bocie, na którym grał przez całe życie. Dlaczego więc tak się stało? Myślę, że to jest największy problem tego odcinka. No to może zastanówmy się, dlaczego to tak poszło i co jest nie tak z tym człowiekiem. Jedni mówią, że przez toksyczność, drudzy mówią, że przez to jak nisko jest solo kolejce. Inni to, że nigdy nie miał dobrego składu, a w zasadzie to chyba, tylko on tak uważa. No, co zresztą jest prawdą. W ogóle to jest taki Adekery, Adekery bardzo często tak mówią. W sensie nie słychać tego ze strony dżunglerów, topów, midlinerów, tak często jak ze strony Adekery, którzy miałem słabą drużynę. I nie mogłem tego wykierować. Możliwe, że tak jest, ale to jest jakiś taki ich, ich cecha charakteru, która chyba skłania ich do tego, żeby zostać adekery. Nie wiem, może i tak. W każdym razie, dlaczego tak się stało? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia z jakiego powodu tak się stało, ale tak po prostu już jest. Nasza scena jest na tyle mała, że nie ma tam bardzo dużo miejsca. Max Warrior, jakby nie to, że mamy tak mało rozbudowanych organizacji i dobrze funkcjonujących drużyn, i tak mało slotów w najwyższej lidze, to pewnie już by gdzieś tam zagrał. Bo licząc że grali tam tacy zawodnicy jak Awen, grali tam tacy zawodnicy jak Demoncior, to i pewnie Max Warrior by prędzej czy później jakoś tam się znalazł. Niestety. Strzelców w Polsce mamy tylu, że Max Warrior wylądował w domino komputer i wylądował w tym momencie na Midzie. A tak w ogóle to Max Warrior zresztą sam się wypowiedział na ten temat, i po co ja mam się zastanawiać, jak on powiedział nam o wszystkim. Swap Mid, dlaczego? Hej! Patrząc na dzisiejszy wysyp informacji na temat mojego debiutu jako midliner w Loe, chciałem rozwiać wszystkie wątpliwości dlaczego do tego doszło. No i super. Dawno temu, w sezonie trzecim, gdy zaczynałem swoją przygodę z LoL'em, pierwszą linią jaką wybrałem w tamtej chwili był midlane. Dlaczego? Nie wiem. Może... Najbliżej była. W sensie... Może chciałeś po prostu poszedłeś na środek losowo. Wydawało mi się, że bardzo lubię grać mobilną rolą która może po prostu znaleźć się wszędzie. Lecz po dwóch sezonach grania Midlane'u zagrałem z... kilka random turniejów z kolegami ze szkoły, miałem największą rangę, a w tamtym momencie rola Adekery była uznawana za rolę, na której najłatwiej kieruje się gry. Bo tak było. I pod wpływem... Yy, ręcz... Nie. Co ja... Co ja czytam teraz? I pod wpływem namawiania przez znajomych w końcu... Uległem i grałem adekery. Nie chciałem nigdy zaczynać swojej przygody jako adekery, ale spróbowałem i okazało się, że na tamte standardy klikam całkiem nieźle. Przez co zostałem przy adekery na troszkę dłużej. Rok później zacząłem się przebijać do semi pro przez chociażby sezon 0 Grimoru. Była to moja pierwsza liga, w której brałem udział. Teraz po kilku latach od tego momentu doszło do mnie, że nigdy nie robiłem tego, co tak naprawdę chciałem. Nie lubię, nie lubiałem... Grać Adykery w żadnym sezonie, a ostatnim czasem nawet męczę, się grając tę rolę. Przez ostatnie problemy z naszym rosterem, za zgodą wszystkich drużynia zagraliśmy kilka scrimów testowych, gdzie naprawdę grało się fajnie, a ja w końcu bawiłem się, grając tę grę. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi grając w gry. Chodzi przede wszystkim o to, żeby się dobrze bawić. Tego uczucia naprawdę brakowało mi od dawna. Zbierałem się. Za to zmianę od jakiegoś czasu, lecz nigdy nie było okazji. Nie uważam, że na chwilę obecną gram lepiej, Mida od adekery, ale po prostu już dłużej nie chciałem grać tej roli i męczyć się grając w tę grę. Dziękuję za wszystkie miłe słowa od niektórych osób. <grytanie> Tacy też byli? <grytanie> Jak i za te wszystkie złe? O! No i dzięki, że o mnie też wspomniałeś. To tylko mnie motywuje do tego, żeby się dziś dobrze pokazać, chociaż muszę przyznać, że chyba oczekiwania tym razem mnie po prostu przerastają i wiem, że sobie z tym nie poradzę, jak na to, że jako midner gram dopiero dwa screamy, a mój dzisiejszy przeciwnik nie należy do najłatwiejszych. Dziękuję za przeczytanie tych wypocin, słusznie, słusznie. Gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości, których nie rozwiałem, to z chęcią odpiszę każdemu na DM. Wyobrażam sobie ten zalew. Ten zalew ludzi, którzy dzień w dzień będą pisać Ale dlaczego? Mateusz, powiedz mi, dlaczego nie grasz już Adekery? Przecież byłeś moim idolem. No proszę cię, graj Adekery dalej w Domino komputer. i występuj w tych wszystkich ligach, no bo jak możesz mi to zrobić? No weź. No i czego się dowiedzieliśmy po tym Twitchlongerze, się zapytacie? Niczego. Bo w sumie to nie musieliśmy się niczego dowiadywać i nic Max Warrior nie musiał ważnego tam napisać, bo ten temat jest nieważny, ale miło że napisał, bo ludzie się prawie pozabijali w komentarzach na Twitterze Czy to dobrze, czy źle, że Max Warrior sobie zmienił na Mida za dekery. Kiedyś powiem wam taką anegdotkę, kiedyś Dawid Sonek bardzo chciał mi wytłumaczyć o co chodzi w gazach gazirskich i takich innych rzeczach, bo ja tego do tej pory nie rozumiem. No i on mi powiedział, że z mgły jokerskiej można wyjść tylko wtedy, kiedy się chce. No no to Max Warrior stwierdził, że Rollswap to taka mgła jokerska i on przeszedł na mida, bo chciał. Bo mógł to zrobić tylko wtedy, kiedy chciał. A że on chciał, to zrobił. Także takie małe ogłoszenie dla wszystkich adekery. Jeśli chcecie zmienić z adekery na mida, no to... Można zrobić to tylko wtedy, kiedy się chce. Małe pytanie, dlaczego ludzie krytykują Rollswap Max Warrior namida w domino komputer w momencie, jak jeszcze nie zdążył się nawet w żaden sposób zaprezentować do tej roli na tej roli. Przypominam, że na przykład Perks też był krytykowany za Rollswapa i zamknął mordę hejterom. Perks, jak role na Bota, to był świetnym midleinerem i wszyscy byli ciekawi. A Max Warrior jak rozłapuje na mida to jest średnim adekery, takim nawet bym powiedział słabym w tym momencie. Myślę, że tutaj jest ta znacząca różnica. A dlaczego krytykują? Bo nie mają co robić i niech se krytykują. Nikogo to przecież w zasadzie nie obchodzi. Siedzą chodoki i se gadają. No i git. Każdy kurwa pluje na Max Warrior. Każdy. Wszyscy plują na Max Warriora. Nie... Może wy tego nie rozumiecie, każdy pluje na Max Warriora. A ja wam powiem, że wierzę w chłopaka. Jak już na ADC nie miał hamulców, a przypominam ma jeszcze drugą osobę na linii, co ewentualnie naciskała ten hamulec, to już na midzie nie będzie miał już ich wcale i będzie gazował przeciwników. Pozdrawiam. Jeszcze. Już. Już. Ich. Jeszcze. Już. Luny Mati tutaj broni Max Furiora. Po koleżeńsku bardzo się zachował i Luny Mati mówi, że Max Warrior na bocie to nie miał hamulców, już było widać wtedy, że on nie ma tych hamulców i on po prostu atakuje i nie wiem jaki to ma związek z tym, że będzie grał na midzie, ale na pewno będzie zabawniej, chyba o to chodzi. No to może się pośmiejemy rzeczywiście z tego Max ja tam to kupuję. Imo Max Warrior będzie wywozicielem z Midaelo. Tak Zeusek powiedział. No i na szczęście nie jest jedynym ekspertem, który się pod tą wypowiedzią podpisał, bo jest jeszcze Nightmare, słynny nasz ulubiony oszołom, który pisze chyba kurwa gwoździem do trumny domino. XD. No i widzicie, i tutaj już się robi poważnie. Max Warrior nie wytrzymał presji i przyszedł i mówi tak. Myślę, że gorzej niż za twojej kadencji ADC już zwyczajnie być nie może. I BANG! I atak teraz ze strony Maxuriora Widzicie, oni jak pięściarze. Zeusek rozpoczął walkę, on tam wiecie, let's get ready to rumble. I wystartował, i cyk, i box. I teraz pierwszy od Nightmare'a kontra od Maxuriora. Nightmare na to tak, sądzę, że z twoim ego i byciem zawsze najlepszym daleko zajdziesz. No, żeby zajść daleko, to trzeba mieć w sumie wysokie ego, bo i bez tego się nie da. I abycie najlepszym, no. Do tego zawsze trzeba dążyć, a więc to akurat dobre cechy. Najważniejsze, że sięgnąłeś swój sufit rok temu. No i co, Max Warrior, jak teraz na to odpowiesz? A to nie koniec jeszcze. A teraz się nieździ z tym samym mentalem, tylko jesteś gorszy. Bang. Koniec, koniec. To, to powinien być koniec. To jest już za dużo. Jak na młodego Max Warrior'a, który pisał przed chwilą, że on mentalnie niektórych rzeczy może nie wytrzymać. A tu Nightmare takie petardy wali. Kepsik. Kepsik. Albo caps 2 k pisze tak. Śmiesznie, że Maksymilian Wojownik <grywka> Maximilian Wojownik brzmi dobrze. Podoba mi się. Jest dłużej na semi pro niż Puszek Malat. <grywka> No i widzicie, i tutaj już dwóch na jednego się porobiło. Śmieszne jest, że grając na fresh account zestakował się na goldzie, grając mida, xd. I guess nie ta meta. Mnie ciekawi, o co chodzi Nightmare'owi w życiu. Po co ty się, chłopie, znowu odzywasz? W się sensie, co ci ten łojownik zrobił? Czy on w ogóle kiedyś... Ty go znasz? <laughs> Zostaw go! Zostawcie Mateusza. On sobie gra na midzie, bo chciał. To tak jak z gazami gasilskimi. że wyjść z mgły jokerskiej, tak jak Mudawit Sonek mi zawsze mówił, że z mgły jokerskiej wychodzisz ty tylko jak chcesz. No to rol słapować na adekery możesz się tylko, w sensie z adekery na mida możesz się tylko wtedy, kiedy chcesz. A wiesz, że to nie było teraz, co nie? Czy masz za mało IQ, żeby to sprawdzić? O, I Max Warrior walczy dalej. Co to zmienia? Teraz to nie było. Bo w sumie mógłbyś dzięki System mówi, wbić coś wyżej. Fakt, faktem, co to zmienia tak naprawdę w sytuacji, gdzie na Adykeryl jesteś memem, bo od pora roku stoisz w miejscu, a teraz zamiast wziąć dobrego Mida, to przenoszą cię na inną rolę. No i tak se siedzą dwa bałwany i dyskutują. A w zasadzie to Nightmare z jakiegoś powodu dyskutuje, bo Max Warrior ewidentnie ma to w dupie. Ale. Dobra, oczywiście to nie koniec. Gdzież by sobie odpuściło dwóch chodoków? I Nightmare pisze tak. Jakbyś jeszcze jakkolwiek dobry był. Podoba mi się. Zaczyna się git. Wiroskiego srogo popierdoliło, że zgodził się odsunąć dwóch najlepszych midów, dwóch lepszych midów niż ty i wstawić ciebie. Chuj wie dlaczego. Równoznacznie z twojej ręki kolejna osoba odchodzi z timu, bo dla Domino jesteś kurwa pasożytem. I bang! I znowu kolejny strzał tutaj. Nightmare przyszedł. Słuchajcie. On sobie powiedział. Nie, nie, nie. Max Warhol przeniósł się na mida. Ta zniewaga krwi wymaga. I on będzie atakował. On będzie gryzł. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie się. On jest po prostu jebnięty. Ale dobra. Mi się to podoba, bo jest o czym gadać i Maxworo odpisuje mu tak. Po pierwsze, to ta decyzja była całego teamu, a nie Wirowskiego. Po drugie, ty o byciu memem nie powinieneś nic szczekać. Po trzecie, nie mam zamiaru ci nic więcej pisać, bo widzę boli cię dupa. Plus jeden. I jesteś takim pasożytem, że szukasz atencji. Plus jeden. Na siłę. Ja nie mam zamiaru być jakkolwiek kojarzony z tobą. Bang, bang, bang! I kurwa koniec. I koniec i Max Warrior teraz pokazuje, że nie ma z nim żartów. Kończy karierę tego człowieka i kończy tę dyskusje. Znaczy. Najprawdopodobniej w momencie, jak to nagrywam, to ta dyskusja poszła dalej, bo ja nie wierzę, że Nightmare skończył się skompromitować sko tak szybko. On zazwyczaj to do odciny leci, żeby już ludzie całkiem szacunek do niego tego dnia stracili. No i Maz jeszcze dodał, no gnij w semi, pro chuju. Nienawidzę cię, wojownik. Nienawidzę cię, bo nie możesz być midlanerem. jesteś nie Nienawidzę cię. Weź gościu się odczep ode mnie, robię co mi się podoba, a ty jesteś psem, a ty jesteś gówno, a ty nie lubię cię, ja ciebie nie lubię bardziej. Ten mem pasuje tutaj idealnie I chociaż najczęściej jest on używany zdecydowanie za często, to... Tutaj pasuje jak ulał, tutaj pasuje jak ulał, bo siedzą sobie i wiecie, ty jesteś bałwan, ty jesteś gnój, ty jesteś pies, a ty to robisz dla atencji. Nie, ty tu przyszedłeś, bo robisz to dla atencji. Nie, 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 nie możesz być midlanerem. Jezu, przestań być midlanerem. Musisz być adekery i musisz przegrywać na adekery, bo ja chciałem, żebyś był. Ale ja chcę być midlanerem. Ale przez ciebie jakiś midlaner nie może być w domino, rozumiesz to? No, ale ja nikogo nie zmusiłem, bo ja po prostu chcę być midlanerem, tak jak napisałem. Gówno. Podsumowując tę jakże istotną sprawę i całą tę burzę, no to uważam, że nic nie uważam, bo jeśli Maxworo chce być midlanerem jeśli Domino chce, żeby Maxworo był ich midlanerem, mid to znaczy, że będzie grał na midzie i chciał, to se zmienił. I cała ta dyskusja jest bez sensu, ale też bez sensu są ci, co mówią, że ta dyskusja jest bez sensu. No bo jakby nie było dyskusji, no to wszystko by było bez sensu i gra byłaby bez sensu, bez dyskusji, bez tej dyskusji, która jest bez sensu. Także bez sensu jest grać, jak ktoś bez sensu o tym nie dyskutuje. I z tym oto Was pewnie zostawię. Bez sensu był ten vlog.